Witajcie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem omówić na swoim przykładzie cały proces od A do Z DJI Care Refresh. Jak to wygląda począwszy od zakupu, a skończywszy na otrzymaniu drona po wymianie. Ja w zeszłym tygodniu otrzymałem pudełko, które zostało przesłane do mnie z serwisu DJI w Niderlandach, w Holandii. Jest to pudełko, które zawiera nowego, czy też w pełni sprawnego Mavica Mini. I to jest Mavic Mini 1, żeby było jasne. I w tym epizodzie, w tym dzisiejszym materiale opowiem krok po kroku, jak ta cała sprawa wyglądała i jak to przebiegało. Zatem zapraszam, a na koniec, na samym końcu pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten Mavic. Otworzymy to pudełko, zobaczymy, w jakim stanie dron wraca po takiej wymianie DJI Care Refresh. Zatem do dzieła. Właściwie jeżeli chodzi o DJI Care Refresh, jest to dodatkowa gwarancja, którą możemy wykupić na okres jednego roku i ona obejmuje dwie wymiany. Są to wymiany płatne i zwykle każda z tych wymian kosztuje około 10% wartości nowego drona. Czyli w przypadku Mavica Mini była to wartość około 40 euro. Ja płaciłem te kwoty na stronie DJI, zatem będę się posługiwał walutą właśnie euro. Więc przejdźmy krok po kroku. Przede wszystkim słuchajcie, kupiłem miniacza w pierwszym dniu możliwym do zakupu w Polsce. To był listopad 2019 i pamiętam, że nie kupowałem, nie aktywowałem od razu DJI Care, bo zwykle trzeba to zrobić do 48 godzin od momentu nie zakupu, ale aktywacji. Taki proces polega na tym, że przypisuje się numer seryjny. Numer seryjny jest na przykład na pudełku, na opakowaniu SN, to jest S łamane na N. Ten numer seryjny można też znaleźć tutaj pod klapką, jeżeli chodzi o miniaka. Więc ja stwierdziłem, że nie będzie mi potrzebny ten DJI Care, bo chcę nagrać warsztat, chcę polatać, zrobić trochę tutoriali, sprawdzić, jak wygląda ten dron i zapewne go sprzedam. Ale rzeczywistość była jednak inna. Stwierdziłem, że jest to fajny dron. Wtedy nie było widoków jeszcze na Mini 2, więc on mi się bardzo podobał. Był ze mną cały czas, woziłem go ze sobą często, miałem go ze sobą w plecaku. Miałem przy sobie bardzo często i stwierdziłem, że ok. Ale słuchajcie, w styczniu 2020 roku, czyli ponad rok temu, doszedłem do wniosku, że jednak te miniaki bardzo są awaryjne, są podatne na uszkodzenia. Dwie rzeczy, które dały mi do zrozumienia, że trzeba ubezpieczyć drona, to były przede wszystkim słabe ramiona. Tutaj w Mini 2 są mocniejsze, ale te w jedynce niestety są dość słabe i ten dron jest podatny na to, że przy upadku łamią się ramiona. A druga rzecz, która jest też bardzo nieprzyjemna i podatna na kolizję, to jest mocowanie gimbala. To jest taki element w kształcie kątownika. I właśnie ten element przy upadkach, on ulega złamaniu, pęknięciu, można tak powiedzieć. Są te dwa elementy. Przy czym jeżeli chodzi o ramiona, można je faktycznie wymienić łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o już mocowanie gimbala, albo klei się, albo trzeba wymienić całego gimbala, czyli koszt to jest około 600 mniej więcej. Pamiętam, że tyle mniej więcej wtedy wynosił, 6, 7, nawet 800. Nie było części na początku dostępnych. No i dobra. I teraz jak ubezpieczyć takiego drona, jeżeli okres ten 48 godzin już minął od aktywacji, a nadal chcemy DJI Care Fresh sobie zakupić. Jest taka opcja, mianowicie przechodzimy do punktu Verification Film, film weryfikacyjny, nagrywamy film, gdzie jest pokazany numer seryjny drona i te podstawowe rzeczy, czyli czy dron jest sprawny, pokazujemy te podstawowe czynności, jeżeli chodzi o uruchamianie, pokazujemy drona w locie, podczas lotu dokonujemy podstawowych manewrów. Oczywiście tam powinno też być widocznych parę rzeczy, które są wymogami. I na tej podstawie ten film przesyłamy na YouTube'a i link jako niepubliczny i link załączamy do tego wniosku. I zwykle weryfikacja trwa 2-3 dni, dostajemy informację, że jest wszystko ok. Z reguły tak to wygląda i możemy dokonać wpłaty 40 euro i ubezpieczyć swojego drona na DJI Care Refresh. I takie ubezpieczenie obejmuje cały rok,
czyli od daty ubezpieczenia, to jest ważne, słuchajcie, bo w następnej kolejności powiem, jaką ja miałem dalej sytuację. Przez cały rok, nie do czasu naprawy, tylko obejmuje zdarzenie. Czyli jeżeli na przykład coś nam się wydarzy w kończącym się tym roku, 364 dnia, to pomimo, że naprawa już będzie poza tym okresem, DJI naprawi nam takiego drona. Ja miałem taką dokładnie sytuację. I podczas eksploatacji miniacza dwie rzeczy bardzo mocno mi doskwierały. Pierwsza rzecz to była taka, że gimbal, on miał taką sytuację, że kalibrował się raz na 5, raz na 10. Bardzo często miałem taką sytuację, że pokazywało mi się sygnalizacja gimbal stock, czyli blokada gimbala. A druga rzecz, która tutaj była dosyć istotna, to ten akumulator litowo-jonowy, on z czasem stracił swoje właściwości. Ja latałem dosyć długo miniaczem, słuchajcie. W sensie często latałem i często ładowałem ten pakiet litowo-jonowy, praktycznie codziennie. Także on przeżył ze mną kilkadziesiąt cykli na pewno, jak nie kilkaset, może ze 150 cykli. I on w pewnym momencie stracił swoje właściwości na tyle, że przestał się ładować w miarę sprawnie. Trzeba było go podłączać na całą noc i dopiero rano był naładowany. Więc te dwie rzeczy spowodowały, że zacząłem go traktować trochę bardziej nonszalancko. Zacząłem też latać miniaczem bardzo odważnie, bo mówię, nawet nie to, że będę go psuł specjalnie i wysyłał na care, ale chciałem zrobić taką rzecz, żeby właśnie nagrać jakieś ciekawsze ujęcia. Jeżeli ten care się zdarzy, jeżeli ta awaria się zdarzy, to właśnie skorzystać z tej ochrony gwarancyjnej. Tak jest, wow, to było dobre. I słuchajcie, w konsekwencji stwierdziłem, że fajnie będzie polatać nad wodą, nisko nad wodą. Pamiętajcie, że care kosztuje, bo trzeba wykupić ubezpieczenie i jeszcze trzeba zapłacić za naprawę, więc to jest razem 80 euro. To nie dzieje się bezpłatnie zupełnie, to nie jest takie typowe januszowanie, że sępimy coś na maksa, tylko za to trzeba zapłacić. No i dobra, no i odbyłem kilka naprawdę dobrych lotów. Mini niestety ma tę funkcjonalność, że nad wodą nie można wyłączyć czujników w ogóle w nim, więc nad wodą te czujniki VPS, te dolne, zaczynają dosyć poważnie interferować z taflą wody i zdarzyło mi się tak, że ściągnęło go w bok, uderzyłem w pień i dron wylądował w wodzie. Miniacz wylądował w wodzie. Miałem jeszcze parę dni, jeżeli chodzi o gwarancję obowiązywania DJI Care. Mniej więcej chciałem zrobić to może trochę inaczej, bo chciałem jeszcze nagrać trochę lepszego materiału, ale zdarzyło się tak, że go ściągnęło, po prostu dryfował w bok, uderzył w pień drzewa, nagrałem fajne ujęcia, nagrywałem dużo filmów podczas tej sesji, krótkich, takich 30-40 sekundowych, jak najwięcej, żeby te filmy były zakończone, bo pamiętajcie, że jak dron wpadnie do wody, to niestety nie mamy tego materiału nagranego na karcie pamięci, możemy nagrać tylko w pamięci cache. No i okej, wyciągnąłem go, nic nie działało, niestety zgłosiłem, czyli wszedłem na stronę DJI Support i tam zaznaczyłem, że jest to sprawa związana z DJI Care, że jest to strata związana, czy kolizja związana z lądowaniem w wodzie. I w odpowiedzi otrzymałem, słuchajcie, bezpośrednio już list przewozowy, czyli tą naklejkę do wysłania do Niderlandów. I faktycznie to było na UPS, pamiętam. I spakowałem całego drona plus do tego bez śmigieł, bo dwa śmigła były niestety zniszczone. Więc zdjąłem wszystkie śmigła, spakowałem go razem z akumulatorem, bo po wodowaniu akumulator był niestety niesprawny. Wysłałem go do serwisu w Niderlandach. I w odpowiedzi, to już było po nowym roku, mniej więcej tydzień po nowym roku, otrzymałem informację, że kosztorys wynosi 286 euro. Wyceniono taką naprawę na 286 euro. A serwis, co ciekawe, słuchajcie, działa w ten sposób, że patrzy na status danego drona po numerze seryjnym i widzi, że w danym czasie nie obowiązuje już DJI Care, bo faktycznie podczas naprawy już nie miałem tej gwarancji. Ona zakończyła się no mniej więcej 3-4 dni po moim wypadku, po tym jak dron wpadł do wody. No i w takim razie co robić? Mówię, kurde, no 286 euro to jest dosyć duża wartość, bo można za nią kupić miniaka
plus do tego można kupić kontroler. Więc stwierdziłem, że napiszę do nich jednak i napisałem do nich, że bardzo proszę o sprawdzenie statusu tej sprawy, dlatego że podczas wypadku, podczas zajścia, incydentu, ja miałem jeszcze obowiązujące ubezpieczenie DJI Care. No i dobra, i za jakąś, mniej więcej za jakieś 2-3 doby przyszła odpowiedź z DJI, że faktycznie uznano mi to i wciągnięto w ramach DJI Care Refresh i mam do zapłaty 39 czy 40 euro, mniej więcej to była taka wartość. Zapłaciłem tą kasę, zapłaciłem ją normalnie kartą Visa i dron przyjechał. Dostałem informację, że drona wysłano po jakichś 2 dniach od tego przypadku i dron przyjechał do mnie właśnie w tym pudełku. Więc cała ta procedura wygląda bardzo sprawnie, aczkolwiek trzeba pilnować sobie terminów. Jeżeli macie Care'a, a dron spisuje się tak sobie, to trzeba podjąć decyzję, czy naprawiamy go w ramach gwarancji, czy wykorzystujemy ten Care. Jeżeli mieliśmy jakieś lekkie upadki i coś delikatnego się stało, na przykład ramię, też nie warto na tego Care'a zgłaszać, bo ramię, naprawa kosztuje 100 czy 150 zł, a sam Care plus wysłanie, plus jeszcze ten czas będzie nas kosztował dużo więcej, więc tutaj dla tych poważniejszych jak najbardziej tak. I trzeba pamiętać, żeby dostarczyć też wrak. Jeżeli nam się utopi dron albo wyląduje gdzieś w lesie, nie za bardzo będzie można znaleźć go i dostarczyć na Care Refresh. Natomiast jeżeli mamy takie sytuacje, że jest wyraźna awaria na przykład GPS-u albo kompasu i nam zniesie drona, wtedy dochodzimy tylko swoich praw gwarancyjnie na podstawie flight logów, czyli logów z lotu. I to jest to. Cały proces przeszedł w porządku, oprócz tego, że oni mają ten system tego błędu, czy tej nieścisłości serwisowej, że w momencie naprawy, kiedy już nie obowiązywała polisa DJI Care Fresh, oni naliczyli mi te 286 euro. Dopiero musiałem się od tej decyzji odwołać i na tej podstawie przyznano mi właśnie naprawę w ramach Care Refresh. Jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że oni proponują jeszcze jedną sprawę, a mianowicie przedłużenie tego Care Refresh. Po roku dostajemy maile zwykle, bo cały ten kontrakt serwisowy przychodzi mailem, mamy numer, więc można się na niego powołać, ale też po roku możemy przedłużyć taką gwarancję, nazywa się to wtedy Care Refresh Plus i obejmuje bodajże jedną, nie pamiętam czy jedną, czy dwie wymiany, ja wam tutaj napiszę, ale dodatkowy rok właśnie tego przysłowiowego spokoju. Wydaje mi się, że to jest jedna dodatkowa wymiana, bo z tego jeszcze nie korzystałem. Także to jest wszystko w porządku. Mamy te przesyłki darmowe w ramach ubezpieczenia, bo korzystamy albo z poczty, albo z UPS, czy z DHL-u. To są te 3 środki, z których korzysta DJI. I 2 drony, które miałem, to gwarancyjnie naprawiano mi Mini 2. Tutaj miałem awarię IMU, natomiast miniak był ubezpieczony w Care Refresh i w tej chwili będę miał 2 drony. Tego miniego pewnie sprzedam, jeszcze go nie wystawiałem, jeszcze nie zastanawiałem się, ale sprzedam go w tej wersji Basic pewnie za około 1000 zł, żeby zainwestować w następne produkty DJI już wkrótce, które się nam pojawią. To jest całość, za chwilę otworzymy i zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, w jakim stanie ten dron wrócił. Ja go jeszcze nie widziałem. On jest przesłany z serwisu w Niderlandach. Tak to wygląda. Porządnie zapakowany. Jest nowy akumulator. Nieotwierany. I miniacz. Też wygląda na nowy. W każdym razie, nowy mini. I nowy akumulator, przynajmniej jeden. Nie wiem, czy są 2, czy jeden. Nieistotne. Stary mini naprawdę przysłużył się bardzo, a nowy jest ok. Tutaj mamy jeszcze Flight Safety Guide, jak latać bezpiecznie, DJI Tutorials, Safety Guidelines. To wszystko. Wygląda na to, że ten numer seryjny różni się od takiego, który zwykle jest fabryczny. Zwykle jest to inaczej podawane, więc pewnie oni go opakowali jako drona, który nie ma akumulatora. Nieważne. Najważniejsze, że przyjechał nowy i cały komplet można używać praktycznie w tej chwili.
Super. Dzięki serdeczne za uwagę, słuchajcie, i oczywiście prośba o suba. Macie w ramach tej mojej platformy Drone Bootcamp dostęp do darmowego warsztatu Filmowanie dronem, do którego Was serdecznie zapraszam. Link pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście prośba o lajka. Wszystkiego dobrego. No i co? Gumowych drzew i trzymam kciuki za Wasze udane loty. Trzymajcie się.